uchwałę w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących, dróg 240 plus autopoprawki. Szanowni Państwo, mają to przed sobą? 240 plus autopoprawka, tam jest. Tak, po dzisiejszym zarządzaniu. Tutaj, Szanowni Państwo, kwota, którą Państwo widzą, 223 030 zł. Takie pieniądze tutaj są przeznaczone na pozostałe zadania poza samorządową. Z tego 198,30 zł. Nie, przepraszam, źle powiedziałem. 223,30 po zmianie. Już teraz jest ok. Dlatego, że musieliśmy zmienić ilość pieniędzy przeznaczoną na projekt przy przychodni na osiedlu Jagiellońskim 1. Dlatego, że projekt był na 30 tysięcy, okazało się, że nie ma szans, żeby te wszystkie pieniądze zostały wykorzystane, bo ewentualny projektant nie jest w stanie w tak krótkim czasie zrobić pozwolenia na budowę w tym miejscu. A to znaczy, przepraszam, panie przewodniczący, to znaczy, o czym mówimy, o tym, jak język nie było? Zaraz dojdziemy. Także to będzie, bo my akurat mogliśmy kolejność wrócić, ale jest taka kolejność, że mamy. Ale będzie to związane przede wszystkim z tym, że. Pierwsze trzeba przenieść środki, żeby tak. Dysponować. Bo jak nie mamy środków, to trudno układać listy. Wszystko wiem, tylko jakby pan przewodniczący wie, na co przenosimy te środki, a ja na przykład w tym momencie nie wiem. Ale to. Czyli jak zagłosuję za tym, żeby przenieść, to wtedy się dowiem, na co przeniosłem. Okej, okay, tak. Pani Małgosiu, rzeczywiście ma Pani rację, jest podobnie. Jest dobrze. Czyli wszystko jest jasne, że mamy tutaj kwotę na remonty bieżące. I tak, muszę powiedzieć Państwu tą rzecz, którą jestem zmuszony Państwu powiedzieć, że o tym decyduje o przenoszeniu Pan Prezydent. Pamiętacie, że w tamtym roku chcieliśmy przenieść 400 tysięcy i był problem. Zakładam, że teraz po rozmowach ze skarbnikiem, gdzie ustaliliśmy, że trzymamy się pewnych współczynników. 35% na zadania inwestycyjne i 65% na remontowe. Jeżeli my tej proporcji nie zachwiejemy, to Pan Prezydent nie powinien mieć żadnych problemów, czy Pan skarbnik, z zaopiniowaniem pozytywnie naszego wniosku. I to jest tym. Otwieram dyskusję. Czy to już jest jasne, że obiecałem minimum 150 tysięcy, jak Pan Radny jest świadkiem? Pozostałości po przetargu z ulicy samorządowej. Dotrzymając słowa znajomości. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem tej, za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, a więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących.